I think we did a good job early on of coming out and trying to, you know, have enough energy to keep ourselves in the game. I think as the game went on, you know, we didn't make the proper adjustments as a team with, you know, defense and trying to get consecutive stops in a row. And then we let it get out of hand at a point and it was hard to come back from that. Więc zdaniem Roberta, oczywiście wszyscy też widzieliśmy, zespół MKS-u bardzo mocno starał się nie odpuszczać w tym spotkaniu, bardzo mocno starał się pokazać jak z jak najlepszej strony, miał energię do pewnego momentu, później ta osłabiona rotacja spowodowała, że Anvil złapał swój rytm, zespół nie dostosował się, zespół MKS-u nie dostosował się do tych warunków meczowych, do tego, że Anvil coraz bardziej prowadził i zakończyło się to przegraną we Wrocławku. Trener zabierzył zawodników? Czy mamy pytanie do zawodnika? Pytań nie ma. Okay, so Robert, you can go to the locker room. Thank you. Na początku chciałem powiedzieć, że życzę mi jak najlepiej, dlatego nie staraliśmy się ani przełożyć meczu, bo wiem, że zaburzyłoby to przygotowania do meczu w Champions League. Także potraktowaliśmy ten mecz serio, staraliśmy się jak mogliśmy, natomiast ewidentne braki kadrowe nie pozwoliły nam nawiązać skuteczniejszej walki. Natomiast chciałbym serdecznie podziękować moim zawodnikom za włożony trud w ten mecz. Widać było, jak Robert nawet opuszczał konferencję, że po prostu dał z siebie wszystko i podobnie zresztą wydaje mi się, że pozostali zawodnicy również. Z pozytywów na pewno bardzo się cieszę, że Patryk wieczorem wrócił do nas i naprawdę zaprezentował się z niezłej strony, rzucił 14 punktów i na pewno to uważam za plus. Jeżeli chodzi o nasze braki, to nie jest wytłumaczenie, absolutnie nie będziemy się tutaj tym sugerować, natomiast no, musimy zrozumieć, że nie jesteśmy w stanie w 6 czy w 7 zawodników utrzymać pewnej intensywności gry i niestety było to widać przede wszystkim w obronie. Jeszcze raz gratulacje dla zespołu z Wrocławka, życzę im wszystkiego dobrego i powodzenia w Champions League i jeszcze raz dziękuję swoim zawodnikom za ten mecz. Która jest dobra, która jest granie zaangażowaniem, dzielenie się piłką, granie jak zespół i druga, która jest bardzo zła, gdzie gramy indywidualnie, gdzie nie pokazujemy effort w obronie, gdzie zawodnicy z ławki wchodząc nie dają to, czego oczekujemy i tak naprawdę przygotowując się do tego meczu daliśmy sobie jakieś zależenia, wynik jest na pewno drugorzędna sprawa, bo zespół Dąbrowy przyszedł tutaj mocno osłabiony, które tak jak mówię nie wykonaliśmy tak jak się założyliśmy. Te punkty, które są zdobyte, 112 punktów dla kibica są fajne, bo kibic patrzy tylko na punkty, a jest dużo większe, że dużo ważniejsze i dużo więcej szczegółów, które naprawdę nie robimy tak, jak powinniśmy robić. Musimy cały czas pracować, żebyśmy się stali prawdziwym zespołem, który nie pokazuje dwa oblicza. Po pierwsze chciałbym pogratulować drużynie Dąbrowy występu, bo w bardzo okrojonej rotacji starali się nam z całych sił postawić. A co do meczu, to tak jak trener wspomniał, zagraliśmy dwie różne połowy, gdzie teoretycznie o tej pierwszej powinniśmy zapomnieć, bo była w naszym wykonaniu słaba. A druga połowa była ciut lepsza. W trzeciej kwarcie dobrze ograniczyliśmy Johnsona w ataku i no i tak powinno to wyglądać cały mecz, a niestety nie wyglądało. Dziękuję. Tyle komentarzy ze... Czy ja wiem, czy kluczem? Wydaje mi się, że kluczem była nie tylko obrona, ale również i dobry atak. Staraliśmy się dzielić tą piłką. Mówię, ja zawsze doszukuję się gdzieś jakichś mankamentów. No dzisiaj również były momenty, gdzie graliśmy troszeczkę, tak bym powiedział, o spale. Dawaliśmy im zebrać te trójki tam Johnsona gdzieś z tych szybkich ataków. To było bolączką, bym powiedział, bo ten wynik byłby zgoła inny. Natomiast cieszy zwycięstwo. Dzisiaj jest te 24 punkty do przodu i to jest dla nas najważniejsze. W przyszłym tygodniu mamy AEK Ateny i to jest dla nas ważne. Oczywiście popełniliśmy też czy w końcówce na początku dużo strat gdzieś tam takich niepotrzebnych i na pewno ten mecz przeanalizujemy sobie na spokojnie już jutro i wyciągniemy z tego wnioski, bo w środę gramy następny mecz. Budujemy siebie nawzajem, budujemy nowy zespół, budujemy zespół, żeby szedł do przodu i żeby mógł zobaczyć następne mecze.